Bezrobocie w Polsce rośnie, coraz więcej zakładów pracy zapowiada masowe zwolnienia, a na swoje zarobki i wdzięczność pracodawcy nie mogą narzekać urzędnicy z Kancelarii Sejmu oraz głowy państwa. Kancelaria prezydenta w minionym roku przeznaczyła na nagrody dla swoich urzędników prawie 570 tysięcy złotych. Z kolei prawie milion złotych trafił do kieszeni kierownictwa Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wygląda na to, że 45 tysięcy złotych nagrody, które marszałek Ewa Kopacz przyznała sobie oraz 40 tysięcy złotych, które trafiły na konta każdego z wicemarszałków, to nie jedyne tak wysokie nagrody przyznane w Sejmie. W 2012 roku szef Kancelarii Sejmu Lech Czapla otrzymał ponad 65 tysięcy nagrody, natomiast jego zastępca ponad 56 tysięcy. Z kolei dyrektorzy biur sejmowych, m.in. legislacyjnego, prawnego, analiz sejmowych, a także szefowie Straży Marszałkowskiej... I domu poselskiego otrzymali łącznie ponad 854 tysiące złotych. Łącznie do kieszeni kierownictwa Sejmu trafiło ponad 976 tysięcy złotych. Urzędnicy nie mają sobie nic do zarzucenia. W dobie kryzysu, na wdzięczność swojego pracodawcy mogli liczyć również urzędnicy kancelarii prezydenta. W 2012 roku kancelaria wydała na nagrody około 570 tysięcy złotych. W średniu każdy z ministrów prezydenta otrzymał około 39 tysięcy złotych nagrody, z kolei doradcy głowy państwa po około 36 tysięcy złotych. Trzeba jednak przyznać, że kancelaria prezydenta wprowadziła oszczędności, bo rok wcześniej na nagrody przeznaczyła prawie 700 tysięcy złotych.